Jedź, jedź, jedź. W czym ja siedzę? My jesteśmy w czołgu? Jezu, do czego gość tu nawala non stop? Uspokój się. Chyba jesteśmy w jakimś szybkim czołgu. Albo w jeepie jakimś. Zdejchaj. O, tam tego nie widziałem. Nie, jedziemy za szybko na bank jak na czołg. O, tu był gość. Nie żyjesz. O Jezu, a nie to nasz czołg, dobra. Nasz chłopak? To nie jest nasz chłopak. Dostał. Dostał. Ładnie. Kurde, warto posiedzieć jako ten gunner w tych pojazdach. Aha. No może byś pojechał tak. Aha, nie ma kierowcy, dobra. Aha, o. Okej, okay. Wydaje mi się, że zjadę. Nie, dobra, nie mam jak. Nieźle, te pojazdy nieźle chronią. Słyszałem właśnie, że pojazdy są bardzo potężne, szczególnie w tym Battlefieldzie. Aż mnie dojrzał Palant. Choć w sumie stałem w szczerym polu na widoku. Oczywiście nikt tam, medyk był chyba obok mnie, tuż obok mnie i nie podniósł, nie? Trzeba im dać znać, że ani jeden medyk nie podnosi. O, tu kolega strategicznie siedzi. To chyba jest snajper. Co mamy przejęty? Dolecę bohatersko zginąć, próbując zdobyć B. Tak to się przeważnie dzieje. Trzeba pomyśleć i zajść z ich flanki. Tam chyba nikogo nie ma, nie wiem, co to jest, jakieś błoto? No, nawet nie zdążyłem na przykład. O! Jedz ołów. Chyba tu już nikt nie czeka. Z przeciwników. Kurde, jak nawalają do mnie. Jezus Maria, skąd to strzela? Rozwal ich. O, jeszcze samolot mnie rozwalił.
Au, 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 au. Nie wiem, gdzie jesteś, ale masz tam granat. Fajne jest to, że amunicja od razu odradza ga, jak tylko rzucę nową paczkę amunicji. Od razu dostaję granat. Z powrotem. Dobra, mgła się rozwiała, dym trujący. Nie mogę położyć. Nie chcę, żeby mnie ktoś zaszedł. Dobra, niech to będzie. Wow, czołg! Okej. Jest czołg wolny. To jest ten chyba największy. Pierwszy raz nim jadę, zobaczymy. Zobaczymy, jak się tym jeździ. No nie, w każdym bądź razie na bank demonem szybkości, nie? No ale to jest dość realistyczne, mi się wydaje. O, o, o. A to jest karabin maszynowy. A to ci niespodzianka. Nie sięgłem go. Dostał. Ja nie wiem, czy ktoś się już na mnie odrodził? Chyba nie. Nie, to chyba muszą być zapełnione te punkciki na dole. Widzę myszkę. Rzuca mi granaty palant. Ja ci coś dam. Boom! Czyli działa przeciwpancerne są po bokach czołgu. Nie wiem, jak daleki zasięg ma ten karabin. Na bank fizyka pocisków powróciła w tym Battlefieldzie, w sensie, że im dalej, tym pocisk leci z mniejszą prędkością i zaczyna opadać. Okej, ale jakieś obrażenia zadaje. Nie dolatują. No nie dolatują pociski. No trudno. O, ale go zaskoczyłem. Źrej. Prosto w tył. Dychaj. Jeszcze kogoś zabiłem. Ładnie. Ślicznie wręcz. Czołgi jednak są przekozaczone, nie? Chyba się nie mylili. Ktoś tam siedział. To nasz jeep jedzie? Dostał. Już się przestraszyłem. Czy przyjadę, to powinienem móc uciąć kawałek ściany. Sidera. Nie marnuj pocisków. Powinieneś walnąć tam w ten budynek, byś posłał jeden pocisk. Gość wbiegał tam przez drzwi. Nie będziemy na niego czasu marnować, jedziemy na flagę. Musimy tylko strategicznie objechać wszystko.
Czołg, 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 widzisz go? Wsiąść do tego dużego działa. Dobra, trzeci ziomuś mi się dołączył. Wsiąść, wsiąść w duże działo. O, właśnie. Dostał z pocisku w dupę. Tam czołg, widzisz? Jedziemy po niego. Rozwalcie czołg, rozwalcie czołg, panowie. Ładnie, rozwalony. Jeszcze tu jest piechota. Okej. Idziemy przejąć C. Najlepiej strategicznie sobie objechać. Został mi jeden gość tylko na dziale. Drugi uciekł, chyba nie chciało mu się, był niecierpliwy. No niestety, to nie są czołgi z Battlefield 4 albo 3. Trzeba trochę sobie pojechać. A tu kolega jakiś rajd robi. Wpycha się, powinien już być zgniecony w ogóle. Rusz się, jedź, jedź, zrób coś. Tam snajper jest. Tu myszka przeżyła. A, przejadę go czy nie przejadę? Uciekł mi. A to mój, Jezus Maria, pomyliłem go z innym. Dobra, ale widzę, że tam gościu przy działku miażdży, nie? Tu mi ziomek zniknął gdzieś. Coś nas trafia. Rzucają we mnie granatami pewnie. Większe obrażenia zapewne są te przeciwpancerne. A mniejsze to pewnie te zwykłe granaty. Plus jeszcze... O, jest ziomek, ziomek. Gdybyśmy tak strzelić ten budynek. Dobra, ja muszę się naprawić. Okej, to naprawia 20 punktów pancerza. Zabij go, zabij go, zabij, 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 zabij. Przeciwnik wygrywa. To są smutne rzeczy. My musimy się naprawić w takim razie. Przejmiemy flagę B. Nie powinni chyba nic nam zrobić. Tu sobie zajadę i skręcę prosto w ten. Jak coś wyjdzie, to dostanie w łeb. O, jest, 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 jest gościu. Zniszcz go, zabij. Dobra, ładnie. Awans, super. O, czy to leci na mnie? Wydaje mi się, że to leci na mnie. Coś tam dostaje. Wow, 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 wow. Dobra, muszę się naprawić. O, coś tam rzuca granatem.
O, bombowiec, czy to na mnie leci? Zakręca na mnie, widzę. No, szmaciarz. Z lewej, widzisz go? Dobra, zabił go chyba. Mogę spotować jeszcze? Widzisz go, dobra, wal tam do... O Jezus. Przejedź trochę, przejedź ze przodu. A to nasz pociąg, spoko. To nasz, to ja jestem wasz, idioci. Półgłówki. Biegnie, biegnie myszka. Tam widziałem gościa, ale się schował. Szkoda, że nie mam też głównego działa jakiegoś. Trzeba tym pociągiem się też kiedyś przejechać. Przegrywająca drużyna, która dostaje, czyli my. O, tu kolega wskoczył. Fajne są te animacje, podoba mi się to. Tak jak na przykład w Titanfallu. Oho. Oho, nakręca. Tak jak w Titanfallu czasami... Z nie czasami, tylko są animacje wskakiwania do Tytanów. Podoba mi się, że jest animacja, jak się przeskakują, jak otwierają drzwi. Przeskakują między siedzeniami w jeepach, wsiadają do nich. Lubię takie coś. To jest fajne, to podnosi realizm. Gdyby jeszcze wyłączyć HUD w ogóle. Dobra, gdzie tu jechać w ogóle? Na F? Na F chyba przejmują już. D ktoś znowu nam przejmuje tymczasem. Widzicie panowie? Są. Śrej, ołów. Oho, coś do mnie strzelało. Czy ten pociąg może zmieniać w ogóle trasę, gdzie jeździ? Jest są tu jakoś, może z zewnątrz manipulować zwrotnicami. Ajajaj, uciekł mi. Dobra, przejedziemy tam główną drogą przez B. A, dostałem. Znisz go, znisz go. Gorszy chyba uciekł, 37%. Zdążę zwiać, zdążę zwiać. Dobra, naprawiamy się. I jeszcze raz. Super. Jedziemy na C, jedziemy na C. Tu są myszki. Uciekł mi. Ale dostałem. Gdyby jeszcze czterech gości ze mną było, to byśmy byli niepowstrzymaną maszyną do zabijania. O, czy to jest ziomek? Tak, to jest ziomek. Zdychaj. Oj, ale nas obrzucają.
1%. Och. 13 gości zabiłem. Czołgi są przekozaczone. I to pierwszy raz w życiu jeszcze nimi grałem. Gdybym jeszcze wiedział dokładnie, co robię. Jest samolot. Jestem jestem przywódcą w ogóle, nie wiedziałem nawet. Dowódcą drużyny. Tylko ty strzelasz. Dobrze, że to nie jest na tyle realistyczne, że nie pruję teraz do własnego samolotu. Ładnie dostał. Co jest? Gościu wyskoczył, nie? Jaki typ? Jaki ziomal? Normalnie... Oh. O, jest czołg. Jest. Wsiadaj. Jedziemy na kolejny cudowny rajd. A tak w ogóle to dostajemy chyba w dupę nieźle, widzę. Już słyszałem, na co ludzie narzekają. Nie można, wiesz, nie może, wiecie, wiesz. Nie ma ustawień tu serwerów, w sensie dedykowanych chyba. Są tylko te serwery DICE. I każdy serwer jest ograniczony czasowo. Nie grałem jeszcze w żadną rundę, a grałem już troszeczkę. Ale dostał, miał pecha. Żebyśmy wygrali mecz poprzez normalnie przejęte flagi lub poprzez zabijanie przeciwników. Zawsze jest timeout. Nigdy nie udało się dotrzeć, zwyciężyć normalnymi obiektywami, tylko zawsze skończył się czas. I wygrywał ten, kto miał mniej punktów. To znaczy przegrywał ten, kto miał mniej punktów. Czyli teraz, nie wiem, nie ma tu chyba nigdzie timera, no to... A nie, jest. Nie wiem, jaki jest limit. Do 25 minut gramy? Nie no, nie do 25, do 30, nie mam pojęcia. Dobra, przejmę to G. I ciskam na... Co to do mnie z tyłu strzela? A to ziomek mi chce wsiąść. No chodź, chodź. Jedna cała drużyna może obsiąść ten czołg i miażdżyć. Kurde, bo oni bylibyśmy niepowstrzymani. Jest jeden karabin z tyłu, tak? Nie no, na tym obrazku, małym obrazku czołgu wygląda, że powinny być moje to działo maszynowe z przodu, dwa, o tu tam jedzie coś. Coś tam przeżyło? Biegnie, jest tam ziomek. Zabili go? Chyba go zabili. No człowieku, czemu żeś wysiadł? C trzeba pojechać zdobyć. Są tu jakieś muminki? Są.
Co to było? Jakiś granat? Chyba wybiegł już z tego domu. Nie widzę niby nikogo. Bo wjeżdżam w niebezpieczne teraz. O, są. Nie no, czołgi są przekozaczone. Mówię, jeśli cały skład goście, z którymi gracie, jesteście na tym spiku, Skype'ie czy czymkolwiek, czy po prostu używacie tego VoIP'a wbudowanego w Battlefield i będziecie koordynować tą jazdę w czołgu, nic was nie powstrzyma. Chyba że się dosłownie rzucą na was, tak się wnerwią. Jakim cudem on żyje jeszcze? Wystaw mi mordę. Teraz by mi się przydało na przykład, żeby ktoś wsiadł do mnie. O, znowu zostanę obrzucony. No. Przegraliśmy. Ale GG. O, Fairfight znowu kogoś zbanował. Die Wurzel aus. Co za ziomek. Skład kontrybutor, to chyba ja byłem największy, tak? O, level mi wbiłem. Jak daleko zaszedłem? Super, jestem blisko. No, 45 do 4, ten gościu też chyba musiał być w czołgu, nie? No, taki tam Battlefield z czołgami.